Okej, okay, jestem z powrotem. Witamy po przerwie. I teraz będziemy wam brali za drugi custom, który nazywa się City. Jak niesławny poziom w Tomb Raider 3. Aczkolwiek raczej nie wygląda tak samo. Jest oznaczony jako Easy i Short. Może będzie lepiej? Aha, tytuł. Zaraz zmienię tytuł. I jest oceniony trochę lepiej niż tamten custom na 4,93. To jest już w ogóle super. I jest on shooterem, także będziemy chyba dużo strzelać. I nie ma żadnej fabuły. I jest to jedyny custom tego twórcy, który nazywa się Cem Phyllis. Cem. Jakoś tak. Jest English teacherem. Ma nawet zdjęcia. Nice. Dobrze, już tytuł zmieniam. Tytuł. City. Przystojność? No, tak średnio bym powiedziała. Wybrałaś wybitne kostomy. No, taki był zamysł za Pieksa. Jakby miało być super wybitne, to już nie byłoby tak śmiesznie. Tu gdzie jest ekran? O, tu jest ekran. No wiem, że znowu motor. Dobra, spróbujmy włączyć muzykę. Leci tu jakaś? No to chyba ta standardowa z TR4. Otóż nie, może nie będę ustawiać tak głośno, bo będzie dużo strzelania. No dobra. City. Problem jest taki właśnie... No nie, ląd się nie da. Że zaraz jak lądujemy w tym customie, to do nas strzelają. Jest to przeklęte działko tam. Ja nie wiem, czy się da uratować. Super shooter. Czy one trafia w ogóle w tych? No, ale było napisane, że jest easy. Nie wiem, w co ona celuje. W działko? Przestań w działko celować. Aha, bo ja nie zapisałam nawet. No, strój ma bardzo ładny. Podoba mi się też. No, rozrujmy jeszcze inaczej, bo tu jest dźwignia. Aha, bo oni jeszcze granatami we mnie strzelają. Super. Ale może jak uciekniemy, to będzie lżej. Fajny granatnik. Pustam typu krótkiego, bo od razu Lara zabijają. No, chyba tak. Save'nijmy tu. Czy oni wszyscy umarli? Nie, no tam są. Nie chcę, żeby... celowała w ten. O, tu mnie widzi.
chyba celuję tych przeciwników, czy nie? To jest reception. Nie mamy dostępu. Wow! Lara! Jezu, ty masz goły pępek. Wydaje mi się, że tak, Rob Bristy. Dark Souls. Też taki fajny horror, że jest w sumie bardziej spooky. Też jest easy visage się nas... Dzięki. Boże, ale jesteście okropni. No, z przodu ten strój nie jest taki ładny. A, bo tu jest jeszcze... Jest dźwignia. Nie, nie strzelać do mnie. Ale co się otworzyło tą dźwignią? To są drzwi. Aha! Okej. Okay. Muzyczka się włączyła. Interesting. Wszystko ma odkryty pęczek. Może taka moda była. Okej. Okay. Ej, ale w sumie ładnie tu wygląda, w sensie ładnie jest zaprojektowane to miejsce. Nie taki jakiś... Aha. Animacja otwierania drzwi, tak bardzo. O, jakaś łazienka. A nie, to jest chyba sypialnia, bo jest różowe łóżko. Różowe łóżko. Tu nic nie ma, to są do granatnika rzeczy. No. Są też jakieś, to jest w ogóle lodówka w tym pokoju. Umywalka. Skrzesło. Okej, interesting. Nie robiła awantury, jakby mi dziewczyny latały z bluzkami do połowy pęk. O, tam jest oznaczone jako WC. Ale animacja drzwi się niestety. Szkoda. Chociaż Lara ma ładny... Kusza! Oh yeah! Też brałabym eksplozywy do takiej kuszy. Czy to się da przesunąć? Rozwalić? Nie. To jest jakiś piekarnik. Hot. Z tym krzesłem coś jest. Umywalka. I na razie zbieramy sprzęt. O, jak miło, że dają mi apteczki. Ja zawsze umieram dużo. I flary, może tym razem będę mogła ich użyć. To jest jakiś schowek w ogóle na miotły. Czy coś. O, amunicja do rewolwera. Albo rewolweru. Nie wiem, jak się powinno mówić. Da się przesuwać. Nie, nie, przesuwać, Lara. Nie. Okej, okay, zajrzyjmy do WC. Chociaż nie wiem, czy to też jest WC. Może tylko tamte jest WC. Rewolwer jest i tak nadal lepszy niż kurz. Kusza wybuchowa działa dobrze tylko na przeciwniku, który faktycznie trzeba rozwalić, typu mumie czy szkielety. Rewolwer to najmocniejsza broń. Dobrze. To dla mnie najlepsza jest kusza. Ja mówię... Panowie chyba nie są zadowoleni, że penetruje im WC. Zresztą nie jest WC. Są pokoje. Fajnie, wszędzie są amunicje, a gdzie bronie do tych amunicji? Ja mam nadzieję, że ci goście przed domem nie mieli amunicji.
Znaczy broni, Jezus Maria, już mi się pierdzieli w tym mózgu. A skąd on wylazł w ogóle? Co? No dobrze, może sobie zadawać małe obrażenie, ale i tak ją najbardziej lubię. Ja lubię wybuchowe rzeczy. Rewolwerem to się tak pykniesz i po sprawie, a kuszą to takie... No. Zatem kusza jest tylko w jednym Tomb Raiderze. A! Siedział w kiblu! Szkoda, że nie było słychać, co on tam robi. W jednym customie było coś takiego, jak Torgus nagrywał, boże, nie pamiętam, jak on się nazywał. Że koleś siedział w kiblu i srał, i było słychać. Czy to jest jakaś klapa? Uda się to otworzyć? Nie. Granatnik słaby, no w sumie... Aczkolwiek ja go też używam, tylko że no ten granatnik się niestety odbija strasznie. Fajny jest ten granatnik, znaczy z tą amunicją. Taką właśnie wybuchową... tą taką... Że wybucha dużo granatów w jednym miejscu. Jest taki creepy trochę. No właśnie nie wiem, Hotaru, kurczę, jakbym spojrzała do Torgusa, to może bym wiedziała, ale nie pamiętam. On to sam nagrywał na pewno. Raczej nie z nikim. Jasne, Wierzbuś. Fajnie są te naboje błyskowe do granatnika, można spokojnie sobie powybijać na przykład tych ninjów, co odbijają pocisków, jak są oślepieni. Serio? Ja nigdy w życiu z tego nie korzystałam. Ani razu. W całym moim graniu Tomb Raidera zawsze myślałam, że to jest bezużyteczne zupełnie. A tu mówisz, że to oślepia w ogóle? Kosmos. Tu coś jeszcze? Chyba nie. Amunicję zbieram. O, jest shotgun. Tylko taki cienki. Trochę. Co robi dzik w zamku? Penetruje lochy. A co słyszałam? O, tu jest jeszcze amunicja. O, wiedziałam, że przyjdzie. Jak go mogę przez drzwi załatwić? Wow! O, celownik! Jak miło. No, te łóżka są kosmiczne. Znaczy, no ja wiem, Bartek, tylko nie wiedziałam, że to w ogóle działa w Tomb Raider 4. Nie widziałam po prostu nigdy nikogo, jak... używał tych granatów oślepiających, serio, nigdy nikogo. Ile oglądałam masę w ogóle całych walkthrough, speedrunów, różnego rodzaju pierdół, to nikt tego po prostu nie używał. Bo myślałam, że to po prostu nie działa. Aha. Wow. Okej, interesting. Chyba, że da się to rozwalić na przykład. Chociaż wygląda, jakby się dało przejechać na przykład przez to. A ile mam tej amunicji do tego shotguna? A mam te eksplozywy? Nie. No trochę mam. Nie jest to jakoś bardzo dużo.
Jest dźwignia. Cześć, Michael. Reception się otworzyło. Ojej. No to było gdzieś na samym początku. Się dopiero dowiedziałam i zobaczyłam w praktyce ostatnio, jak znam tę erę już parę lat, to dopiero parę miesięcy temu dowiedziałam się, czym różnią się te amunicje do shotguna i z nich korzystać. Znaczy, ja coś słyszałam o tych amunicjach, ale... ale nadal do końca nie wiem, jak to... Nie wiem, jak tego używać dobrze. W sensie, bo kiedyś słyszałam, że jedna jest na daleko, druga jest... O, rewolwer. Ile mamy do tego rewolwera? 36, nie za dużo. Że jedna jest na odległość, druga na blisko. Nie wiem sama. Dobra, chyba musimy wrócić do początku, tam w ogóle przebija nam. Ta reception było gdzieś na początku. Musiała iść za to działko w ogóle też, ale... Dobra, ja wezmę może apteczkę. Jest tu ktoś? Halo? Manager Mr. Phyllis. O, to ten, który stworzył ten custom. Ale proszę mi nie strzelać. Zabiłam go na cutscence. White Shot ma większy rozstrzał, co jest średnio użyteczne w grze z automatycznym celowaniem, ale czasami przy wielu przeciwnikach może dać jakieś efekty. O. Dobra, może kiedyś zapamiętam. Jakieś klucze znalazłam. Amunicja do Uzi, chyba. Fajne ma biuro. On chyba pochodzi z Turcji, ale nie jestem pewna. Znaczy w sensie ten autor. O, też amunicja. Czerwona amunicja jest na pojedynczych wrogów po prostu, ale jak masz grupkę przeciwników naraz... Okej. To bierzesz niebieską, bo ona zadaje obrażenia nie pojedynczemu wrogowi, tylko wszystkim dookoła. I widziałem to w praktyce, jak ktoś używał niebieskiej amunicji na szakale i strzelając z jednego zabił dwóch naraz. O, wow. Nice. Może uda mi się zapamiętać, żeby z tego korzystać. Tak po prawdzie to też nigdy nie korzystałam za bardzo. No dobra, mam jakieś klucze, ale ja w ogóle nie widziałam... Aha, fajnie się nazywają, dzięki. Ja w ogóle nie widziałam żadnej dziurki na klucz. Chyba, że przy tym drugim było. Czy to było... Aha. Fajnie wiedzieć, że to jest na klucz. To się z takim opóźnieniem w ogóle otwiera. Hello? Wielkie schody. No, ktoś tam jest. Czuję czyjś oddech. A? Super cutscenka teraz się. Chyba ktoś mnie szczela na tej cutscence. O, oh, no. No, chyba jakieś kpiny tu są. No, ale strzelaj w niego! Zmarnowałaś tyle amunicji, że ja pitole. Dobrze, że zostawili jakieś rzeczy. Uzi jest pod którym? Trójka? Trójka. Prawda, słabe jest Uzi, ale lubię. Ja bym korzystał, gdybym wiedział, że shotgun TR tak działa. Klasyczny silnik tej gry ma tyle niespodzianek, że nawet możemy nie wiedzieć wszystkiego. No, to prawda. Co, jak dopiero teraz dowiedziałem się też, że Lary podstawowym ruchem z TR5 jest obrót nachodzonej linii, jak naciśnie strzałkę do tyłu. Wow! O, to też nie wiedziałam. Okazję, kiedy podziałał, podziwiałeś.
To była najbardziej chamska zagrywka tego roku z tym strzelaniem podczas scenki. No, ja widziałam już kilka razy w customach takie rzeczy. Niestety. O, granatnik. Matko, tu się idzie i idzie. To są te schody, którymi tu szłam? Chyba nie. Są zbyt jasne. Aha, fajnie. Brakowało mi was, panowie. Czy wy coś zostawiacie? Mam nadzieję, że nie jakieś klucze. To się nie da. Aha! To zapomniałam sobie. Przepraszam. Ej, jaka, Michael? Nie, to też to jest zamknięte. Aha. Mamy jakichś nowych żołnierzy. A, już się skończyło. Co ja tu jeszcze mam? Z kuszy nie będę strzelać, trochę mi... Ej, no koleś, gdzie poszedłeś? No, serio? Przywaliłam ci granatem w twarz i się nie rozbuchnąłeś? W ogóle to jest jakaś dźwignia. Dobra, wróćmy do tego na razie. O tej grze, co grasz? Aha! Okej. Okay. Nie wiem, co się otworzyło. Dobra, po kolei. Chodźmy tu. No, muzyczka Star 4. Jeszcze jakieś amunicje? Okej, fajnie są. Znowu! Boże, tak mało amunicji mam do tego wszystkiego, że to jest po prostu... Dobra, nie będzie ten rewolwer. Nikt tu nic nie zostawił. Dobra, weszłam tędy. Wejdźmy tu. Tak, Valley of the Kings. Kolejne łóżka z różowymi hołdrami. Tu jeszcze amunicja. Muszę patrzeć, czy oni coś nie zostawiają, bo oni są dziwni. No, tu jest jakieś otwarte przejście. Przychodzi, drzwi się otwierają, no. Aha! Aha, tu jest motor. Fajnie. Jezu, oni się pojawiają na moich oczach! Nie chcę motora. Dobra, motor jest tutaj. O, znowu jakiś schowek na szczotki. Chyba nie, Seba.
Zawsze mógł być kajak. Znowu coś tam idzie. Wow. A. Pod pianinem. Jest nabój. Nabój tam jest. To. Aha. Teraz mi się życie skończy. Nikt nic nie zostawił, a co to jest? To jest zdjęcie autora na wakacjach? Tam jest chyba zdjęcie autora, nie wiem. Jak mam zabrać tę amunicję? Nie da się. Pogoda? Śnieg. Śnieg, 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 śnieg. Tak, Lara z głową. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czy to jego chłopak, czy nie. Nie da się, no, głupia amunicja. Chyba, że da się rozwalić to pieniądze. Nie. Tą ścianę? Też nie. No to nie wiem. I have no idea. Wow! Okej, Lara's Angel of Darkness. Ta kamera w ogóle. O nie! Nie! Zmarnowałam nabój przez ciebie, człowieku. Nic nie widzę. Wzięłam to stąd i wzięłam chyba. Więc coś zostawili? Mam nadzieję, że nie. Jezu, creepy miejsce. Tu jeszcze nie, to otworzyłam. Dark na samo uwielbienie. Cieszy mnie, że niektórzy do customu dają swoje zdjęcia. No, mnie trochę też, ale skoro lubią. O, tu jest jakiś balkon. O, tutaj można załatwić to działko chyba. Tylko, że ono jest odwrócone. Chociaż nie, to jest jakaś dźwignia. Ono jest odwrócone w taki sposób, że nie wiem, czy damy radę. O, tu chyba by można wyjechać motorem. Nie wiem, czy się da. By spróbować. Nie wiem, czy to przez te kratki w ogóle się da. Może się nie dać przez te kratki. Chociaż w nich trafiam. O, nie mam amunicji. Dobra, czas używać innej broni. Nie ma kanów do odstrzelenia. Romeo, kroczec. A. No to jest ta ścianka, przez którą można przejechać, czy co? Wow! Are you fucking kidding me? Działko mnie tu widzi. Ciekawe, czy teraz będę mogła je odstrzelić. To był to ten balkon? Może teraz jest odwrócone w odpowiedni sposób.
Nie bardzo. Kurde. Nie wiem jak. Jak ja tam wystrzelę z tym motorem, to mi się wydaje, że umrzemy. No, smacznego roleplaying. A gdzie myśmy to mieli tu? Ja się tu zmieszczę, w ogóle zmieszczę się. Czy ja słyszę muzyczkę z Kairu? No. Tylko co jest to działko? Co z tego, że ja tędy wyskoczyłam? Umarłam. A. Dziękuję za tryskanie. Zaraz będziemy tryskać. Zaraz będziemy tryskać. Proszę bardzo, tryskanie raz. Działa, by się dało z tego balkonu, tylko trzeba by było wycelować bardziej tak za kanisterkiem niż sam kanisterek, bardziej w dole, tak dosłownie parę milimetrów. Dobra, zaraz spróbuję. Myślę, że zajdź się jeszcze z tego. I tak otworzyliśmy w sumie sobie drzwi, ale to ja nawet nie wiem gdzie, bo z tego podwórka nie ma wyjścia za bardzo. Kurde, nie wiem za bardzo. No, już nie mam amunicji. Hej, hej! Czy nie mogę... No nie mieć racji, raczej chyba się tam wykastować. Oj, tam. Że mi się wydaje, że... musiałoby być bardziej obrócone to działko, kurczę. Ale nie wiem, czy da się je obrócić bardziej, bo ono... Jeszcze ci goście mi polatają. No teraz chyba trafiam w kraty. Może jakby się... Aha, tu się nie mogę zbliżyć w ogóle, bo tutaj mnie blokuje wszystko. Też trafiam w kraty. Aha. Okej, okay, nie do końca to chciałam osiągnąć. Nie wiedziałam, że tu można podejść bliżej. Tylko to mi tak nic nie da. Jezu, co za masakra po prostu z tym. No, w to se trafiłam. Dobrze, Hotaru, dzięki, że byłeś. Dobrej nocy. Czemu mam cytrynkę na głowie? Bo taka jest nagroda za punkty. Nie wiem. Nie umiem. Problem jest też w tym, że ja jak tym motorem wyskakuję, to nic tam nie ma. Więc może i tak nie tędy trzeba jechać, tylko jakoś inaczej.
Dobrze, blady lisku, to jak się cytrynka skończy, to włączę. Ale niebieskiej cytrynki nie będzie, sorry, to nie jest... To nie działa na cytrynkę, niestety, to będzie niebieską. Dobra, może tym motorem się da wyjechać jakoś... No nie, nie wyjadę tędy. Chyba. A nie, wyjedzie tędy. Dobra, nieważne. Może dałoby się jakoś inaczej dojechać do tej bramy. Było reception? Nie, nie tutaj. Tutaj wchodziłam chyba i też o Jezus Maryjo. O, jeszcze amunicję zostawiają. Okej, dzięki panowie. Dobra, gdzie to było to takie wejście, kurczę? O, tutaj. O, jej, skończyłam custom! Widzicie, jaki jestem super? Ogarnięte wszystko. Tamtędy nie trzeba było skakać w ogóle. Wszystko ogarnęłam. Wszystko. Dobrze, już ogarniamy cytrynkę. Dobrze, wyłączę tylko to. Cytrynka i kamerka. Nie to. 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 Proszę bardzo, jestem niebieska na 10 minut. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobrze.